Unikaniem opodatkowania jest na przykład założenie spółki w Panamie, teraz ostatnio wiele się o tym mówi, albo wcześniej na Cyprze, umieszczenie tam jakichś aktywów, tylko po to, by zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe bez jakiegokolwiek uzasadnienia biznesowego, bo trzeba też powiedzieć, że niektóre struktury cypryjskie miały uzasadnienie biznesowe, ale niektóre mogły nie mieć. No i tego typu aktywności można by uznać za unikanie opodatkowania, czyli wyprowadzenie aktywa do jakichś tak zwanych rajów podatkowych po to, żeby ono tam generowało dochód i było opodatkowane w sposób bardziej korzystny niż jest opodatkowane w Polsce. Czy jak się przygląda na tą całą sprawę związaną z Panama Papers, to w przypadku Polski jakieś konkretne wnioski wypływają? Nie ma specjalnie wielu Polaków, którzy znaleźli się na tych listach. Tych dokumentów jest całe mnóstwo, być może jeszcze coś wypłynie, ale czy już możemy wyciągać jakieś generalne wnioski dotyczące sprawy? Moim zdaniem jednym z wniosków jest to, że przepisy, które wcześniej ministerstwo wprowadziło, bo w 2015 roku weszły już tak zwane przepisy o kontrolowanych spółkach zagranicznych i one miały przeciwdziałać właśnie tego typu aktywnościom podatników, czyli uciekaniu poprzez wykorzystanie rajów podatkowych, no, że zaczynają działać. No bo skoro tam jest tak niewielu Polaków, no to znaczy, że być może te przepisy spełniły swoją rolę, czyli spełniły tą rolę i odstraszającą, prewencyjną, a może ktoś się z tej Panamy wycofał, nie wiemy tego, no to tutaj możemy tylko spekulować, natomiast wydaje się, że taki byłby wniosek, czyli że przepisy, które już wcześniej, bo tak naprawdę klauzula przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania w odniesieniu akurat do tego typu aktywności, czyli ucieczki do rajów podatkowych, ona nie jest potrzebna, ponieważ są osobne przepisy. Jest odrębny zespół regulacji, który przeciwdziała temu zjawisku i on już jest od 1,5 roku.